Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, dzień dobry. Dzień dobry, witam panią serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Koronawirus sieje strach wśród mieszkańców regionu. Miasta, takie jak chociażby Tarnów czy Dębica, odwołują imprezy masowe. Autobusy miejskie są dezynfekowane, ze sklepowych półek znikają środki czystości. Jakie działanie podejmuje gmina Wojnicz w związku z potencjalnym zagrożeniem? Też jesteśmy bardzo ostrożni. Niedawno temu wszyscy dyrektorzy jednostek szkół mieli szkolenie takie z głównym inspektorem sanitarnym. Spotkania z rodzicami, zebrania w szkołach, po prostu przygotowani jesteśmy, znaczy zabezpieczeni jesteśmy różnymi środkami dezynfekcyjnymi. Także mam nadzieję, że do Wojnicza nie zawita, ale trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym i to, co zalecają lekarze, to, co zalecają wszyscy inni o higienę, o mycie tych rąk i przede wszystkim, jeżeli ktoś ma złe samopoczucie, żeby pozostać w domu, żeby nie iść do szkoły, nie wypuszczać dzieci po prostu i musimy innych być ostrożni, bo to naprawdę teraz jest takie nasilenie i widać, że w szybkim tempie się to rozprzestrzenia. Dlatego też mam taką prośbę do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Wojnicz o szczególną ostrożność. Panie burmistrzu, co słychać u rodziny z Wielkiej Wsi, o której głośno było w mediach? Niedawno my też opisywaliśmy historię 72-letniej pani Marii, która opiekuje się niepełnosprawnym dorosłym synem. W sprawie tej rodziny interweniowali u nas sąsiedzi kobiety. Co teraz dzieje się w tej rodzinie? To znaczy, dla nas też to jest sprawa bardzo poważna, bo my nie bagatelizujemy różnych spraw. Jeżeli jest rodzina i potrzebująca pomocy, to udzielamy i od tego jesteśmy. Tam Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej też swoje pomoc udzielił. Różnego rodzaju, nie będziemy tu wymieniać po prostu o co. W każdym razie są pod stałą kontrolą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ja tu ostatnio zaapelowałem też i do rodziny, żeby po prostu się troszeczkę tą panią zająć, zainteresować, bo to też nie jest tak, że zostawić panią samą sobie i niech sobie radzi. Raz, że kobieta, która już ma swój wiek, dwa, osoba niepełnosprawna, której trzeba pomóc i tu nikt się nie uchyla od jakiejś odpowiedzialności za udzielenie pomocy. Z tego, co wiem w tej chwili, to wiem to tyle, że właśnie to dziecko, ten syn niepełnosprawny przebywa w szpitalu. Dom popada w ruinę, łazienka jest nieocieplona. Syna, który wymaga całodobowej opieki, pani Maria myje w misce. Czy gmina jeszcze coś może zrobić w tej sprawie? Bo wiemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował pomoc, czyli że przychodzi opiekunka i kilka razy w tygodniu pomaga. Czy coś jeszcze można zrobić w tej sprawie? Oczywiście, tam prosiliśmy o napisanie wniosku, gdyż to trzeba indywidualnie napisać o wyremontowanie łazienki z pefronu, dla osoby niepełnosprawnej. Troszeczkę tym trzeba się zainteresować. No, z tego, co wiem, to pani Maria powiedziała, że żadnych wniosków pisać nie będzie. To też już musimy wyjaśnić, że są też dwóch synów i liczę na to, że chyba wezmą się za tą łazienkę i trzeba to troszeczkę zrobić. Jeżeli nie, no to zobaczymy, co Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może akurat oni wezmą i zrobią. Może nie tak taka wanna jest potrzebna dla tego niepełnosprawnego, bo to jest już dorosły mężczyzna i kobieta czy opiekunka nie jest w stanie po prostu zrobić koło takiego człowieka coś w wannie, ale jakiś fajny prysznic, fajny brodzik naprawdę by się przydał, dlatego że pomogłoby to, czy specjalne łóżko, choćby obmyć tego pana. Panie burmistrzu, duże pieniądze na aktywizację seniorów popłynęły do gminy Wojnicz. 3 700 000 zł, no w sumie do podziału pomiędzy trzy gminy. Na co konkretnie zostaną te środki przeznaczone? Bardzo się cieszę z tego powodu. Samarytańska organizacja pozarządowa zwróciła się kiedyś z prośbą, czy byśmy w porozumieniu trzech gmin nie napisali takiego wniosku. Chodzi o Senior Plus. Z gminy Gromnik 10 seniorów, z gminy Zakliczyn 20, z gminy Wojnicz 20 i to po prostu będą seniorzy objęci, jak to mówią, całodzienną opieką. Będą fachowcy, będą pomieszczenia, będą dowożeni ci seniorzy,
do domów ludowych, tak jak ja przeznaczyłem ten dom ludowy Wielki Wsi od poniedziałku do piątku. To jest takie przedszkole dla dorosłych i to są duże pieniądze i dziękuję tej organizacji, a również i my musimy sobie pogratulować jako burmistrzowie, że wspólnie wystąpiliśmy z takim wnioskiem, a podziękować przede wszystkim władzom rządowym za to, że udzielili nam takiego wsparcia. Jest to projekt trzyletni, także do 2023 roku. Potem jeszcze będziemy na pewno trwałość projektu, ale to będziemy znowu się starać o jakieś środki. Dzięki tym środkom uda się jakoś też wyremontować pomieszczenie? Czy to są środki przeznaczone tylko na zajęcia i wycieczki? Tylko na zajęcia, dlatego szukaliśmy. Ja mam dom ludowy Wielki Wsi pięknie wyremontowany, nawet już łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, także z podjazdem, ze wszystkim. To są tylko dla seniorów, dla ludzi, natomiast nie ma środków na doposażenie, tak, bo różnego rodzaju doposaży trzeba też te domy ludowe pod seniorów. Natomiast nie na remont. Jest duże zainteresowanie tego typu zajęciami. Mówi pan, że dla 20 seniorów było więcej chętnych? To znaczy dopiero będzie nabór. Teraz za niedługo będziemy ogłaszać konkretnie, kto się będzie zgłaszał, ile będzie chętnych. Także przy następnym naszym spotkaniu na pewno będę z przyjemnością powiem, czy to do gminy mają się zgłaszać seniorzy? Nie, to akurat ta samarytańska organizacja pozarządowa przeprowadzi cały nabór na terenie naszej gminy. Na pewno będą wyszczególnione któreś dni i w tym domu ludowym, w którym się to będzie mieściło. Także nabór dopiero nastąpi. Kiedy ruszy budowa komisariatu policji? No, cieszę się, bo z tego co wiem teraz ostatnio, to jest podpisana umowa między firmą a Komendą Główną Policji, a przede wszystkim to, że w tym tygodniu powinno być przekazanie terenu. Wiem, że jeszcze prace archeologiczne będą przeprowadzane. Na pewno to troszeczkę potrwa, dlatego że archeolodzy muszą, kolokwialnie mówiąc, przebadać ten teren, czy tam po prostu się coś nie znajduje, ale umowa podpisana już jest. 16 miesięcy na wykonanie, przypuszczam 2021, około wakacji jesieni, oddanie nowego komisariatu do użytku. Bo to nie jest inwestycja gminy Wojnicz, ale mieszkańcy pewnie komentują, że będą czuli się bezpiecznie, jak będą policjanci na miejscu. No na pewno, to jest i taki prestiż dla miasta. Mieliśmy cały czas komisariat i mamy i byłoby takie troszeczkę nieeleganckie, gdyby tego komisariatu nie było, natomiast stary budynek nie spełnia warunków takich ludzkich, po prostu do normalnej pracy. Dziękuję za podjęcie takiej decyzji Komendzie Głównej czy Ministerstwu, że na terenie gminy Wojnicz powstanie taki komisariat. Będzie tam więcej etatów na pewno i będzie bezpieczniej. To trzeba wziąć pod uwagę i w tym kierunku idziemy. I jakie inwestycje będą realizowane w tym roku w gminie Wojnicz? No mamy dwa boiska sportowe przy szkole podstawowej w Biadolinach Radłowskich, przy szkole podstawowej w Wojniczu. Inwestycja prawie 800 tysięcy złotych, po 400, bo tam naprawdę wymagają. I teraz taki w Biadolinach, po termoizolacji tej szkoły, jeżeli powstanie takie ładne boisko sportowe, będzie to piękny taki odcinek i piękne miejsce na miarę XXI wieku. Oprócz tego drogi, przygotowujemy się do przetargu na drogi. Jakie odcinki dokładnie? Duże odcinki, to jest z Funduszu Dróg Samorządowych, powodziowe, przygotowujemy, jak również z Funduszu Sołeckiego. Także z reguły robimy 3, 4 do 5 kilometrów dróg co roku w gminie Wojnicz, bo tak wymaga sytuacja. A w których miejscach powstaną te nowe odcinki? W każdej miejscowości jest przewidziany jakiś odcinek drogi. Panie burmistrzu, jak idzie wymiana pieców w gminie? Mieszkańcy mogą jeszcze liczyć na jakieś środki, na wymianę kopciuchów tak zwanych? Tak, ja co roku, już od 3 lat, przeznaczamy 100 tysięcy złotych w budżecie na wymianę piecu. Dopłacamy 3 tysiące złotych, nie więcej niż 3 tysiące złotych. Do każdego piecu, także 32-33 piece wymieniamy rocznie, to co pomaga gmina. Natomiast bardzo ważnym sytuacją jest to, że każdy indywidualny mieszkaniec teraz może zgłaszać się do Wojewódzkiego Ochrony Środowiska, do WFOŚ-u w ramach Czyste Powietrze.
składać wniosek i każdy indywidualnie może dostać dofinansowanie dużo większe, w zależności co, czy dom spełnia takie zadanie, czy jest ocieplony, jeżeli nie, to można łącznie z termoizolacją, wymianą w piecu otrzymać taką pomoc w UFOŚ-u. Panie burmistrzu, za dwa dni, bo 11 marca, dzień sołtysa. W powiecie tarnowskim mamy całą armię sołtysów, bo ponad 180, tak? Zgadza się ta liczba? Tak, jak pan zamierza uczcić sołtysów? To znaczy, ja im już dziś serdecznie gratuluję i dziękuję za ich ciężką pracę, za to, że są i wspierają tych mieszkańców w swoich małych miejscowościach, w swoich miejscowościach. To jest naprawdę dla nich ciężka praca. Ja byłem sołtysem, wiem, co to znaczy. Jestem ich szefem. Wiem, z jakimi problemami się borykają. Także serdecznie wam, szanowni sołtysi, dziękuję za poświęcenie, za zaangażowanie i życzę wam przede wszystkim wytrwałości w tym, co robicie. A korzystając z tej okazji, pani redaktor, na pani ręce, bo to jest jeszcze Dzień Kobiet, co prawda. Myślałam, że z okazji Dnia Sołtysa. Nie, to jest z okazji Dnia Kobiet. Na pani ręce, dla wszystkich PAI pracujących w radiu. I piękne tutaj czerwone róże. Piękne, dziękuję. Bardzo dziękuję. I wam też dziękujemy, kobiet, że wspieracie nas wszystkich i po prostu widzicie też te problemy dnia codziennego. To miło, jak mężczyźni również doceniają, pamiętają o kobietach. Bardzo dziękuję, burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.